Halo mordeczki, siemaneczko, siemaneczko, z tej strony oczywiście Brączuś. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Od Zera do Farmera. Razem ze mną oczywiście jest Boluś. Witam serdecznie. Witam serdecznie i oczywiście jest Adaś. Witam też również. Który pięknie tutaj stoi przy swoim samochodzie, który nam pięknie naprawił. Słuchajcie, lecimy z kolejnym odcinkiem najlepszej serii na YouTubach, że śmiem tak powiedzieć. Zapraszam oczywiście na poprzedni odcinek do Bolusia, gdzie słuchajcie, była zima. No dzisiaj jak sami widzicie, tej zimy już nie ma, mamy kwiecień, także można powiedzieć, że teraz odcinka na odcinek te pory roku będą się zmieniać. No bo na danym odcinku słuchajcie, nie mamy aż tak dużo pracy, żeby nie wiem, nagrywać na jednej porze 2 czy 3 odcinki. Akurat tak się na początku złożyło, no teraz już naprawdę ciśniemy z tą robotą, tym bardziej, że no pól mamy naprawdę bardzo mało, więc jesteśmy w stanie naprawdę tutaj na jednym odcinku bardzo dużo zrobić. Dzisiaj, słuchajcie, ja wyjeżdżam. Trzymajcie się, chłopaki. No na razie, tak. Waliza. No, trzymaj się tam, żeby cię zdążyć. Waliza spakowana, ja. Słuchajcie, wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy gdzie? Wyjeżdżamy na sklep, słuchajcie, po kolejny nowy nabytek. Tutaj myślę, że wiecie od razu, co to będzie, z tego względu, że no, brakuje nam jednej maszyny na naszym gospodarstwie, która jest naprawdę bardzo potrzebna. Mowa tutaj oczywiście o rozsiewaczu do nawozów. No i wydaje mi się, że takim rozsiewaczem na takiej serii nie może być nic innego jak rozsiewacz KOS, który myślę, że tutaj do tych naszych maszyn, do klimatu naszego gospodarstwa jak najbardziej w 100% się wpasuje. Tym bardziej, słuchajcie, że ten rozsiewacz będziemy mogli sobie używać i do rozsiewania nawozu, i będziemy mogli go również używać do siania poplonu, o którym mówiliśmy też już w poprzednich odcinkach, że tutaj naprawdę ten poplon będzie nas mocno ratował, bo nie będziemy musieli, słuchajcie, dawać 2 dawek nawozu, tylko będziemy sobie na przykład siali poplon, wtedy będziemy zasiewać jakieś zboże i na jedną dawkę nawozu będziemy na to dawać. Co ogarnąłem poza odcinkiem? Zrobiłem sporo, oprócz przewinięcia czasu, słuchajcie, oczywiście karmienie kur. Tutaj będziemy musieli podziałać troszeczkę z tym modem Enchanted Animals, bo powiem wam, że nie wiem jakim cudem, ale przy tak małej ilości kur, one wpierdzielają więcej. Nie, no jest po prostu zrobione. No, wpierdzielają, słuchajcie, więcej zboża, więcej pszenicy ciągną niż u nas kury na od biedaka do kozaka, co jest dla mnie naprawdę mega, mega dziwne. Dlatego trzeba to ogarnąć. Z tego co zauważyłem, naprawdę rodzi nam się bardzo dużo kogutów, bo jak słuchajcie, wszedłem po przewinięciu i zobaczyłem, że mamy 25 kogutów na grzędzie, jeden na drugim siedzi, bo już nie mają miejsca, no to byłem lekko zdziwiony i oczywiście sobie je sprzedałem. No sprzedałem je za 0. To jest, no szkoda, że tak jest w tej grze, bo one były sprzedawane za 0, bo były jeszcze za młode, żeby na nich cokolwiek zarobić, no ale stwierdziłem, że bez sensu jest je trzymać i je karmić, skoro one i tak nam nie dają jajek, no bo to jest bez sensu, tak, trzymać na gospodarstwie. Dlatego sobie pozbyłem się ich, sąsiadowi, żeśmy je, słuchajcie, opnęli, prawdopodobnie teraz przez 2 tygodnie będzie miał codziennie rosół na obiad. Co jeszcze zrobiłem? Oprócz tego, słuchajcie, chyba nic więcej to nie ogarniałem. Oczywiście wrzuciłem mod na tą serię, o którym mówiliśmy wam jakiś czas temu już. Precision, czyli precyzyjne rolnictwo, które też tutaj bardzo chcieliście, żebyśmy mieli na tej serii. Więc dorzuciłem, zrobiliśmy sobie, słuchajcie, oczywiście próbki glebowe na naszym gospodarstwie. No i wyszło, że mamy, jak jeszcze możecie mi chłopaki podpowiedzieć, mamy trochę iłu i mamy chyba piaszczysty iłu. Dwa rodzaje gleby mamy na naszym gospodarstwie, więc jest to iłu i jest to piaszczysty iłu. Więc nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, bo na precyzyjnym za bardzo się nie znam. Z tego, co tutaj chłopaki mi mówili, jest to jakby najlepsza gleba i najgorsza, tak? Dobrze mamy mówię? Mamy 82% piasek ilasty i 15% iłu. No, czyli nie piaszczysty iłu, tylko piasek ilasty. Sorry, ja się tutaj pomyliłem. Gorszy. No, tak. Można powiedzieć, że trafi, ale to dobrze, my tak chcieliśmy. 86% tak to jest to, tak jak gadaliśmy, że to jest taki ugór dla nas. No. No. Tak chcieliśmy, żeby to tak się trafiło, więc spoko. Ale fajnie, ja myślę, słuchajcie, że tutaj naprawdę ta seria będzie dzięki temu dużo bardziej zróżnicowana i dużo ciekawsza na pewno, jeżeli to precyzyjne to będzie. W ogóle nie spodziewałem się, słuchajcie, w komentarzach takiego odzewu na temat tego. Myślałem, że bardziej nie będziecie chcieli tego precyzyjnego tutaj na tej serii niż tak, ale jednak większość osób była za tym. Nie robiłem żadnej, kiedy nie robiliśmy żadnego głosowania, tylko po prostu zdaliśmy się, słuchajcie, na wasze komentarze, no i zobaczymy, jak to tutaj wszystko dzięki temu będzie prosperowało. Ja wam nie powiedziałem do końca też, po co jadę, bo jadę oczywiście porozsiewać. To jest pierwsza rzecz, którą musimy przywieźć na nasze gospodarstwo. Ale jadę sobie z wozem z tego względu, że musimy oczywiście na nasze gospodarstwo, słuchajcie, również przywieźć worki z nawozem. No bo po co nam rozsiewać, skoro nie mamy nawozu. Teraz dajcie Panie Boże, żebym ją tutaj dobrze skręcił, bo jest to, słuchajcie, moja pierwsza podróż na tej mapie, bo tutaj jednak chłopaki na swoich odcinkach już gdzieś jeździli. To Bolek przywoził kury, to Bolek przywoził siewnik, to Adaś był po co? Adaś, ty byłeś po co? Po coś też byłeś, nie? Gdzieś jechałeś. Ja byłem posadzonki. Posadzonki, no po... dokładnie. Boże. Także tylko minie przypadło, słuchajcie, na odcinku jeszcze po nic jechać, także bardzo fajnie, że dzisiaj też udało się, żeby na ten sklep sobie wyruszyć.
I Adaś też jedzie, słuchajcie, po sadzonki na dzisiejszym odcinku, z tego względu, że dzisiaj, na tym kwietniu, który mamy teraz, będziemy chcieli, słuchajcie, w miejsce wyciętego lasu, który wycięliśmy na polkę odcinku, będziemy sobie, słuchajcie, sadzili kolejne nowe drzewka. Tutaj gdzieś Adaś też przed odcinkiem mówił, że były komentarze na temat tego, że mamy te drzewa zasadzone za blisko, że będą przez to lagi, ale my, słuchajcie, już tutaj z chłopakami ustaliliśmy, że jeżeli te drzewa wyrosną, no, znaczy wyrosną na pewno, ale jak już wyrosną do takiego stanu, że będziemy mogli, słuchajcie, je sobie wyciąć, to będziemy chcieli ten las sobie tak jakby, jak to nazwać, nie wiem, przerzedzić? Myślę, że tak. Te drzewa, słuchajcie, co drugie drzewo będziemy sobie po prostu wycinać, zanim one wyrosną do tej maksymalnej fazy, żeby po prostu też już wcześniej jakieś pieniążki na nasze konto wpadły. Drzewa, słuchajcie, wskoczyły na następną fazę. Też będę chciał to pokazać później na odcineczku, bo naprawdę mega fajnie to wygląda, jak one są już na tej kolejnej fazie. Także cieszy mnie to, że drzewa rosną. Także nasze sadzenie tutaj oczywiście nie poszło na marne. Wydaje mi się, że no tam z tyłu naszej gospy, w tym miejscu, gdzie był ten wycięty las, gdzie jest ten wycięty las, wydaje mi się, że my tych drzew, słuchajcie, nasadzimy, no, nie chcę myśleć, ale dwa razy więcej. Dwa razy więcej, myślę, że śmiało koło tego coś tu. Bo też szkoda zapomnieć, że będziemy w takiej samej na tą wiosnę. Że co? Zapomnieliśmy o tych ziemniakach, kurde, na tą wiosnę jeszcze. O sadzeniu ziemniaków? No, bo przecież tu mieliśmy to poletko zostawić po wyciętym lesie, nie? I ja bym chyba mordę odpuścił w tym sezonie to. Tak, no to ja bym to wtedy chyba zasadził. Bo też ogólnie się zastanawialiśmy, czy lecimy tutaj z tymi marchewkami, czy z ziemniakami, czy znaczy, jeszcze ogólnie to tak, zimnym, ktoś tak? by musiał przeleć, trzeba będzie z Jankusem pogadać, czy by umiał to przerobić. Proszę pogadać z Jankusem. Bo jest ta maszyna taka ręczna do sadzenia ziemniaków, takich tam dupereli. I ciekawe, bo ludzie pisali, że bardzo fajnie by to wyglądało, jeżeli my byśmy mieli w ogródku trochę marchewek i tego wszystkiego jakoś to ogarniać. Tylko się zastanawiam, jakby to miało wyglądać, no bo... Spoko, tylko powiem ci, że nie wiem, czy przy małej ilości, jeżeli mielibyśmy kupić jakiekolwiek maszyny do tego, czy to będzie opłacalne dla nas. To by było wszystko ręczne, nie? Czyli musiałaby być przerobiona jakaś kopaczka inaczej, jeżeli dałoby się zrobić to ręcznie, to jak najbardziej, bo wtedy to, wiesz, jakby minimalnym kosztem, minimalnym nakładem, coś będziemy w stanie zarobić, bo jeżeli mielibyśmy teraz w tym momencie wywalić nie wiadomo ile pieniędzy na maszynę, no to się mija z celem. No to mordo, nie wyglądają te maszyny na pewno, żebyśmy my tutaj szli, więc ja nawet o tym nie myślałem, żeby tutaj... Bierzemy kosa, słuchajcie, w kolorze niebieskim. Wydaje mi się, że fajnie wygląda i będzie fajnie kontrastował z naszym ciągnikiem, bo jeżeli wzięlibyśmy go w tym kolorze czerwonym, no to jednak to by się ze sobą po prostu zlewało. Nic tutaj w tych konfiguracjach nie zmieniam. Wywaliłem, słuchajcie, tylko z konfiguracji to siedzenie, które było na tym kosie, bo jest ono według mnie kompletnie niepotrzebne. I musimy, słuchajcie, oczywiście rodzaj zaczepu dać na górny. Proszę bardzo, kupujemy i płacimy, słuchajcie, za niego tylko 600, także to też jest minimalistyczny koszt, a dzięki temu będziemy mieli jednak ten nawóz oczywiście rozsiany. I tak jak powiedziałem, ten kos ma dwie funkcje, czyli mamy rozsiewacz i mamy siewnik do poplonów, także będziemy sobie to po prostu zmieniać w danej po prostu porze, kiedy będziemy potrzebowali, nie wiem, siania nawozu czy rozsiewania tego poplonu. Kupiłem go? Tak, kupiłem. Dobra, elegancko. No i teraz oczywiście do tego, słuchajcie, musimy zakupić sobie worki z nawozem i tutaj chyba najlepszym nawozem będzie Saletrosan, 50 litrów. Ile tego nawozu kupujemy, chłopaki? Tak się zastanawiam. To jest 400 litrów. W kosa wchodzi... Cześć, tam nas witamy serdecznie i pozdrawiamy. W kosa wchodzi w tym momencie 200 litrów. Tak, 200 litrów. Kurde, nie wiem, czy jest sens kupować dużo tego nawozu, chłopaki. Co wy o tym myślicie? Bo w tym momencie, wiecie, mordo, kupić... pamiętajmy no ogólnie, o tym, czekaj, bo trzeba pobiegać po polach, bo teraz... Ogólnie to tak, ja właśnie biegam, aha, więc dobra, tutaj to bardzo... jest źle. No jest, brakuje ile? 60 kilo? Na tak, około 60 kilo na każdym polu. Aha, na każdym polu mam to samo. Dobra, to mam tak. 60 kilo brakuje na... Tak. To nie jest dużo. To nie jest czekaj, mordo, 60 kilo na hektar. No to ile? 300 kilo na hektar. Mamy 32 ary, panowie. Jakby się ktoś pytał. A, ile? No to serio? Widzisz? No, tak, widzisz, ja dobra, dobra, to ja biorę, słuchajcie, tak, ja biorę, słuchajcie, jeden zasyp. Wezmę więcej, wezmę 6 worków, ale czego nie chcą te dwa worki awaryjne, to jest i tak tylko, słuchajcie, 570, więc 3000 jeszcze w tym momencie zostaje nam na koncie. Fajne jest to, słuchajcie, że tutaj mając tego kosa, możemy sobie go podczepić do tyłu, do naszego wozu. Jeszcze zanim to sprawdziłem, mówię, kurde, szkoda, że nasz wóz ten drewniany nie ma z tyłu zaczepu. Wchodzę do gry, patrzę, mówię, a pierdziele zaczep jest, mówię, no idealnie, słuchajcie, żeby właśnie ten kos sobie do tyłu podczepić.
także fajnie, bo jeżeli będziemy gdzieś tam dalej może jeździć, chociaż wątpię, że będziemy takim zestawem gdzieś dalej jeździć, raczej nigdzie daleko, słuchajcie, takich pól nie będziemy mieli, aczkolwiek może gdzieś tam w przyszłości trafi się jakaś usługa, może słuchajcie, ktoś się, może ktoś się zlituje nad nami i będzie chciał, słuchajcie, na usługę wziąć taki stary sprzęt, korzystałbym. Tutaj możecie też dać, słuchajcie, znać w komentarzach, co na ten temat sądzicie, ale korzystałbym, słuchajcie, z tych misji, bo dzięki temu my będziemy jakby no też w stanie zarobić jakieś dodatkowe pieniążki sobie na nasze konto, dzięki temu właśnie, że będziemy mogli, słuchajcie, pojechać sobie ten nawóz rozsiać. Wydaje mi się, że to by było fajne i na pewno widzowie, tutaj nasi kochani potwierdzą to, co ja tutaj teraz w tym momencie mówię i też będą chcieli jak najbardziej, żebyśmy sobie oczywiście z tym podziałali. Dobra, wrzucamy, słuchajcie, na momencie sobie nasze worki z nawozem na nasz wóz i możemy wtedy wracać sobie na gospę. Powiedz mi, Adasiu, ty jesteś już raczej w domu. O kurde, wrzuciłem worki, matko boska. Jezus Maria, chyba się nic nie stanęło. Tak, ogarnialiśmy teraz ten lasek, więc... Znaczy co, już sadziliście? Nie. Nie, no ja dopiero jadę po sadzonki, więc. Dobra, a jedziesz dopiero po sadzonki, tak, okej. Tak, bo ogarnialiśmy na spokojnie. To my prawdopodobnie, mordeczko, się spotkamy po drodze. Boluś, powiedz mi, czy ty już tam wyorywałeś? Tak, już tak. Właśnie, I ile rządków zrobiłeś? Dużo, zaraz dużo, dobra. Okej, to mi się podoba, to mi się podoba. No to zajebiście, no to patrząc na to, ile tych rządków będzie, to nie chcę myśleć, Adaś, ile ty zmieścisz tych sadzonek na jeden transport? Jedną paletę? Dwie palety max. Dwie palety nie weźmie. Dobra, no to wtedy weź dwie palety, bo to będzie ile? 40 drzewek, tak? Bo 20 wchodzi na jedną paletę. 6, ale później są takie króciutkie bardzo, nie? Że po 3 drzewka wejdą. Dobra, no to wtedy weź dwie palety. No ja niestety nie jestem w stanie tutaj wziąć palety na ten wóz, no bo ona by raczej na tym wozie niezbyt wyglądała. Nie. Więc w razie czego, jeżeli nam zabraknie, no to po prostu się. Tak sobie myślę, nie? Bo ja dzisiaj totalnie nie będę miał nic do roboty, nie? No bo nie wycinamy drzewa, nic, jest kultywatorowanie za 500. Może ja sobie pojadę. Te sadzonki ogólnie, tak, może jest też jestem w trasie, więc. Wiesz co, mordo? A zobacz, czy jest jakaś misja na nawożenie. Nie. Jest nie ma kulty. Proszę. Dwa kulty za 500 jest jeden, no i tak w miarę wygląda. Jak ja bym miał, zapakowałbym dzika sobie na przyczepkę, jakby Adam przyjechał, no to w miarę bym kurde, powiem ci, że tak jak teraz powiedziałeś z tym pakowaniem tego dzika na przyczepkę, to może być zajebista akcja w ogóle na odcinek gdzieś tam w przyszłości, nie? No, kiedyś gdzieś pojechać. Bo to może naprawdę fajnie wyglądać. Najgorsze jest to, że to jest kurde po... to pisze, że kultrowanie, więc mogę to robić niby agregatem czy coś, a tam jest po marchewkach tak jakby, nie? To jest ściernisko takie. Słuchaj, jeżeli masz chęć, bo ty i tak no roboty tak nie będziesz miał na odcinku, patrząc na to, że ja, jeżeli rozsieję ten nawóz, w sumie Adaś, jeżeli ty przywieziesz już te sadzonki, no, to możesz już zacząć sadzić. Możesz zacząć sadzić, bo tych drzewek tam będzie naprawdę bardzo dużo. Powiem wam tak, ostatnie dwa odcinki i u Adasia i u Bolusia były troszeczkę krótsze, no bo jednak wiecie, nie szukamy sobie jakby... Drzewo? Co? Jakie drzewo bierzemy w końcu? Znowu to samo? Właśnie. Chyba to samo. Właśnie, czy bierzemy to samo, czy nie? Czy zmieniamy? Powiem wam tak, kurde, ja bym zmienił. Zmieniłbym z tego względu, żeby nie było wszystko obsadzone jednym drzewem. Nie wiem czemu, my tej brzozy w końcu... Jak to jest w końcu z tą brzozą? My nie mamy tej brzozy? Dom, wierzba, brzoza jest. Ja bym zasadził brzozę, nie wiem czemu, po prostu. A brzoza to jest co, te brzuski, te białe? Te białe, no. No tak, białe. I na pewno one to takie będą? No, brzozy innej nie ma. Ale ona będzie wysoka, mordo, ona będzie gruba. Ja wiem, no. Zobacz sobie na budowaniu największą brzozę, jak wygląda. I będziesz wiedział, jeżeli jak ona dobra, wygląda. No, wziąłem dwie brzozy, Adasiowi. No. Ja powiem wam tak. Ja pierdziele, ja zapomniałem, że to tyle kosztuje. Tak, matko boska, ej, no ja jestem ciekawy, czy nam starczy pieniędzy w ogóle na to, żeby zasadzić ten cały las. No nie, no, to zasadzimy tyle, bo musimy coś na kombajn, nie? No, no, ja wam powiem tak, no to nie, kupowałbym więcej. Zasadziłbym to, co mamy, czyli te 40, bo kombajniście będzie trzeba zapłacić, słuchajcie, bo prawdopodobnie taką małą zapowiedź, mały spoiler Adasia odcinka, no w kolejnym odcinku będą już żniwa, no bo my nie mamy, słuchajcie, muszą, na co tutaj czekać. Muszą być. Nie mamy na co czekać, też liczymy na to. Temat no? Spoileru, bo też jak fajnie mamy taki odcinek, widzowie powiedzieli, żebyśmy wzięli kombajniście, no bo już domyślili się, że przyjedzie ktoś nam skosić, pieniądze za to, jakbyśmy mieli sami wynająć. Trzymaj się, nie, tak my sobie wymyślamy, co nie? No, tylko żeby wynająć, jakby koszt wynajmowania kombajnu, żeby dać tyle kombajniście, co nie?
Poczekaj, czy chcę tylko jedną rzecz sprawdzić, bo powiedzmy taka, taki Russell masz Nova, gdzie jest no, tak, no to na jest pewno najmniejszy drogi, kombajn, tak? A on, mam za mało pieniędzy, na pewno na niego pokazuje, więc ciekawy, jest pewnie, nie wiem, z 1500. Poczekaj. Obstawiam, że my jak przyjedzie do nas, słuchajcie, na pewno nie przyjedzie jakiś nowy kombajn, nic dużego, więc jeżeli jego cena będzie tam powiedzmy około 20 tysięcy euro, no to też ta cena wynajmu będzie wiadomo niższa, nie? Dokładnie. Obstawiam, że no to może być wtedy, nie wiem, 600, 700. No trzeba się, po nie? prostu będzie też sprawdzić, ile tam to kosztuje i tyle też za wynajem jakby dać i... No tak, no, wiem, no słuchajcie, gdybyśmy brali ceny z Reala, no to byśmy powiedzmy zapłacili kombajnisie, nie wiem, za te 30 arów, to byśmy, nie wiem, stówę czy dwie mu dali, tak? Ale no jednak patrząc na te ceny farmingowe tutaj, tak, jeżeli chcecie, żebyśmy patrzyli na ceny wynajmu kombajnu, no to wtedy musimy troszeczkę więcej zapłacić, więc ten tysiak, którego mamy na koncie, musi zostać, bo jeszcze musimy mieć, słuchajcie, pamiętajmy, kasę na to, w razie czego, żeby nakarmić nasze kury przy przewijaniu, tak, to też trochę kasy na to oczywiście idzie. Okej, okay, my sobie podczepiliśmy, słuchajcie, kos, bo według mnie zajebisty zestaw, nie wiem co chłopaki o tym myślicie, ale naprawdę pięknie wygląda. W tym kolorze niebieskim naprawdę coś mega zajebistego. Także podjeżdżamy sobie, sypiemy te cztery woreczki, chyba cztery woreczki. A Adaś, jak możesz, to weź ten, weź, wyładuj sadzonki tam gdzieś koło pola Bronkowi, koło tego co będzie sadzone, i jak możesz to dawaj mi, bo ja już jestem, chłopie, do głównej prawie dochodzę, a jeszcze tydzień będę szedł, nie? Ja nie chcę myśleć, mordo, ja kiedy będę się odciski, nie? Od tego łażenia z tym. Trudno, 500 na drodze nie leży. A gdzie wziąłeś, daleko masz ten? To pole, no, czekaj, niestety tak, zobaczyć, na tych najmniejszych polach po lewej stronie. Czekaj, nie mryga to? Czemu to już nie biorę, mryga? Poczekaj, przyjmij kontrakt, pożycz przedmioty, przyjmij kontrakt, dobra. A jest, piątka mryga, okej, okay, dobra, widzę. Ja jestem dopiero przy 37. No to powodzenia, mordeczko, tam, nie? Dziękuję. Weź se pół meksa do szorowania pięta, koniec. Nie, to ja zdjąłem, po prostu się po asfalcie wyszoruję. Dobra, teoretycznie cztery worki to jest pełno. Czy nie robimy ścieżki wtedy, jak ty będziesz jeździł? Na wodę? Ścieżki. Jak ścieżki? A no gniecenie? Jest gniecenie. Nie, jak gniecenie muszę wyłączyć. Dajcie, Panie Boże, dzięki Bogu, że ty mi to powiedziałeś, że ten... To że proszę wyłączyć, bo delikatnie przyhaczyło mi się. O Jezus Maria, nie planu wyłącz, to... dobra, okej. Okay. Nie wiem, czemu w ogóle było włączone, ja nie wiem. Nie zwróciłem tu uwagi. No ścieżki nie, no ścieżki, słuchajcie, no, ale to pięknie wygląda. Tutaj z tyłu jak macie wyorane. To jest farming, on by nam wygniął tyle, że... Tak, tak, dlatego tak od razu zauważyłem, bo delikatnie najechałem kołem i... A, ty tak to, Bolek, zrobiłeś, czyli tutaj z przodu zostawiłeś tak jakby taki plac, tak? No bo tak to miało być, tam miały być ziemniaki, nie? No, no, w sumie... Ale słuchajcie, jeżeli byśmy ogarnęli tą marchewkę czy coś, to spoko, bo je można w czerwcu. Ja pierdolę. Co się stało? Potrącił mnie, nie jedną, kurwa. To wy, ja nie wiedziałem, co się dzieje, chłopie, w środku byłem i nagle zacząłem pod ziemią koziołkować. Ale mi przyjebał. Ale kto, Adam? Adam mnie potrącił, rozpędzony 100 na godzinę wjechał we mnie. Nie wyjamowałem, ale jak poleciał. Ej, dobra, tutaj, ojciec, słuchajcie, ojciec, jeszcze teraz jedna rzecz. Bo wy na posąsiedzku gracie, nie macie na auto ustawione, tutaj zostawiam na auto. Ustawione rozsiewanie, tak? No i no ogólnie właśnie... ja bym, mordeczko, słuchaj, no ludzie, żeby nie było, żeby był kiedyś jakiś progres, no ludzie tutaj pisali, że przy słabych maszynach, żebyśmy sami dawkowali sobie. A jak to się robi? Bo ja nie używam tego. No wyłączasz zaznaczasz przecinek i KM podwyższasz. Tutaj mordo wymaga wszędzie praktycznie 60 litrów, żebyś ustawił. Co ja mam zrobić? Przecinek? Wyłączyć dawkowanie. A przecinek, no dawka i jest, dobra. Wjedź sobie na pole, żeby ci no, ale mogę ustawić 55 albo 74 dopiero wtedy. Jo, a nie może 60? Nie. Nie, bo tam chyba, tam się ustawia... Nie. Jest tak, 18, 37, 55, 74, 92, 111... Dobra, no to 70 to ustaw, tak, to 74. No więcej, no. No, 74 ustawię. Kawałek, zobacz, nawet, co się nawet dzieje. Lepiej, bo niektórzy, nie, w niektórych miejscach 70 brakuje też, więc... No, weź przejedź kawałek, zobaczymy, co się będzie działo. Rozłożyło się? Kręci ta, się? Tak. Daj mu. Dawaj, da. Jezus. Nie, czekaj, 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 bo ja jeszcze muszę opuścić prawdopodobnie. Poczekaj, to, no, to moje pierwsze rozsiewanie kosem od dawien dawna, także ja muszę tutaj rozsuć, zmień dawkę, wyładuj. Ja muszę opuścić, co tu jeszcze, kurde, czekaj, poczekaj sobie, dobra. Ja go testowałem przed odcinkiem, wszystko działało, więc daj tam mi chwilę, jo. B. Kręci B. się w jedną i w drugą. Kurwa, czemu to nie leci, panie, co jest? Złóż rozsiewać. No weź, daj automat. Złożyłeś ten. Czekaj. Daj automat. No, bo może kliknij on... Przycinek, nie, kliknij tak, przecinek. I rozłóż ją, bo na razie to nie leci. Aj, słuchaj, poczekaj. Dobra, daj, tutaj chwileczkę i na razie leciało. Przecinek kliknij. Ale sieje. Znaczy idzie z tego. Wypada mi z rozsiewacza. Znaczy ubywa mi. Tak, bo się podnosi azot, no. Tak, podnosi się azot, jest. Ubywa mi, ale przez to, że jest... słabo, bo 115. Przez to, że jest... Masz automat teraz? Teraz mam automat.
To nie, to wyłącz automat i zostaw to 70. Dobra, poczekaj. Ale przez to, że jest precyzyjne i to jest właśnie ten błąd precyzyjnego, że te rozsiewacze i rozrzutniki się tak jakby bugują i nie pokazują jakby animacji rozsiewania. Dobra, to i ta na 70 jeździ. Na końcówkę tu miałeś 70, tak? Nie, jeszcze nie zmieniałem. A. Dobra, czekaj, mam teraz zmienione na 74. Jest, 74. No i dobra. Jest tak, aha, nie, ty poprawiło się. 140 jest. Aha. Biegnij. Normalnie. Dobra, poczekaj, no zobaczymy jak on przedstawi. 140, 160, 190, 220, Jezus Maria. Ja tu teraz mam 85. No dałem na 74, tylko kurde, bardziej mi zastanawia, dlaczego nie ma animacji z rozsiewacza wysypywania. A była? Nie, no była, tak, była, ale bez precyzyjnego jak sprawdzałem. Poczekaj, stój, stań na chwilę. Czemu? Bo teraz nie wiem, ja mam po 90. Poczekaj, ja muszę zobaczyć sam. Ja muszę wejść zobaczyć co. Nie, ono normalnie sobie jakby się ładowało. 120! Mordo! Co? Dobra, ty nie tu patrzyłeś. Wejdź jeszcze raz, cię nauczę tak to. No. Jak masz takie coś 20 kg, weź do ciągnika. No. Jak masz 20 kg, tam pisze, to chodziło nam, że trzeba tam ustawić 50 kg azotu. 60 znaczy. Tam musisz tak klikać, żeby wyszło 60 kg. Plus 60 kg, to jest tak jakby do hektara, nie? Plus 60 kg. Tak, bo ja mi tak dziwiło mnie, że przecież po 5 kg zawsze skakało. Dobra, bo to jest czysty azot na hektar. Tak, dobra, a ja patrzyłem na kilogramy, sorry. I tu musisz z tym jeździć, wtedy po polu, nie? Dobra. No kurde, no ale tej animacji dalej nie pokazuje, nie? No nie, no. I to jest, słuchajcie, to jest przez ten. To jest przez... No i teraz jest git. No. 40 daj. To jest niestety, słuchajcie, przez precyzyjne. I to ja już zauważyłem na live'ach, jak grałem i w ogóle, także... Nie wiem, czy jak wjadę gdzieś w środek pola... Nie wiem, czy to nie jest też za wąskie, czy nie jest po prostu za wąski, nie? Jeżeli macie pomysł ludziska, jak to naprawić, to możecie dać znać, czy jest w ogóle szansa na naprawienie tego. Bo ja to zauważyłem w momencie, kiedy na przykład jechałem z rozrzutnikiem i obornik dawałem, też na precyzyjnym. Jechałem, zrobiłem przejazd koło przejazdu i zostawał mi na przykład wąski jakiś paseczek do zrobienia. Jechałem po tym wąskim, to z tego, z rozrzutnika mi ubywało, a animacji niestety nie pokazywało, nie? Także, no tak to prawdopodobnie działa właśnie na tym precyzyjnym rolnictwie, nie? Ogólnie mam tutaj sadzić teraz, tak? No zasadź już coś, co by... Zacznę od tej krótszej części, co ile metrów? Adaś, jakbyś ci się chciało, jeżeli teraz masz jeszcze chwilę czasu, nie? Wiesz, że mamy 40 sztuk, nie można tam ustawić, że... No, inaczej można. Weź zasadź pierwsze drzewko, nie? I zmierz mordeczko, jaka jest długość tego najdłuższego kawałka. W sensie, wiesz, od pierwszej sadzonki pójdź na drugi koniec i zobacz, znaczy, ile to no ja metrów jestem jest. Akurat na najkrótszy w tym momencie. To na najwyżej zasadź najkrótszy i idź na najdłuższy, żebyśmy mogli wyliczyć, co ile metrów dajemy, żeby nam sadzonek starczyło, nie? O to chodzi mi. Ej, chłopaki! No? I przez to, że myśmy popierdzielili te kilogramy z tamtym, nie? Bo wy mi powiedzieliście, że 60 kilo, to ja wziąłem za mało nawozu. Bo to 60 kilo czystego azotu, a kilogramów więcej, czyli w worku powinno być więcej. No. No to ty, może nie rzucajmy, żeby wszędzie było idealnie. No jak nie, no mamy, musimy rzucić. Bo my nie zarobimy nic na tym, jeżeli nie rzucimy. No dobra. No, także będzie znaczy, po prostu... inaczej, mordo, wejdź teraz na to, co jest rzucone, nie? No. I zobacz, ile pokazuje potencjalny plon. No zaraz zobaczę. I idź na drugie pole, gdzie jest jeszcze nie zrzucone i zobacz, jaka jest różnica w tonażu. Duża będzie. No, ale to zobacz. Na pewno będzie duża różnica. Mega mnie denerwuje to, że nie pokazuje, sorry ludziska za to, ale... No nic nie jestem w stanie w tym momencie z tym zrobić, nie? Niestety. Dobra, jest tak. Azot dobrze, od 100 w górę. 100, 110, 120, 115, 130, 140. Doskonale w niektórych miejscach jest. A w niektórych miejscach nie jest doskonale, ale no... Spodziewane plony, 75% średnio wszędzie jest. Dobra, a i teraz powiedz mi, ile pokazuje ci tonaż? Ile ton? Tam powinno być jako ostatnie. 10 ton z hektara. 11, tym, 11 ton z hektara. Nasianym? No 11 ton z hektara gdzieś jest, z rozsianym. W tym gdzie jest nawóz? Tak, no od 10 do 11. A no. Tamtym? A w tamtych? A tutaj jest 9 ton z hektara. Aha, no to nie, to lepiej wziąć. Ja bym, ale tylko też. Przy tak... A, bo tu w niektórych miejscach azot jest w porządku, a w niektórych jest źle, to jest różnie, zależy w którym miejscu ogólnie stoisz, nie? No bo tam była przestawiana ta maszyna, no, jak ja mówię... Ale nie, ja mówię już na polu, na którym nie jest rozsiane. A, no to jo, no ogólnie to zawsze tak jest, że się nie... ciężko to ogarnąć, my samemu jak im jeździmy, to też czasami się takie pola robią, że to jest tragedia. Ale jeżeli ludziska macie jakiś pomysł, jak moglibyśmy na przykład naprawić to, żeby... żeby powiedzmy... no, było widać tą animację, no to dajcie znać, ale wydaje mi się, że raczej chyba nie ma na to sposobu. Raczej musielibyśmy mieć szerszy rozsiewacz, żeby to pokazywało. Trochę będzie dupa, nie? Jeżeli to nie będzie pokazywać.
No tak słabo to wygląda. Zrobimy, no, ale no trudno, no będziemy jeździć sobie po polu i tyle. Jakoś sobie poradzimy najwyżej. No, na dwa pola na pewno nawozu zabraknie, także będzie trzeba przywieźć. No słuchajcie, no, musimy się. W zasadzie drzewa dać. Musimy się tego modu nauczyć. Jak tego się obsługuje. Znaczy przynajmniej ja, no bo chłopaki już z tego korzystają, a ja tam ewentualnie na live'ach trochę. My tam czajmy trochę. Ale już mi popierdzieliliście kilogramy na początku odcinka i za mało wziąłem. Znaczy nie, no dobrze, my powiedzieliśmy, tylko że ty no źle spojrzałeś. O, to ja źle dobrze, ja źle zrobiłem. Tak, ja źle obliczyłem, zaczaił. Ja źle obliczyłem, bo jak wy mi powiedzieliście, że 60 kg na hektar, to ja nie wiedziałem, że to działa, że 60 kilo 60 kilo czystego azotu, nie? Tylko myślałem, że 60 kilo normalnie nawozu. A to wychodzi na to, że czystego azotu 60 kilo, czyli no w workach musi być więcej. Dawkę, ja mam w tym momencie dawkę 222 kg na hektar. No, jak mam ustawione no, 60 kilo na hektar. I to ile? 220 kilo tak, na hektar? Tak, 220 kilo. No to my mamy 0,30 jarów, to byśmy potrzebowali około, nie wiem, tam 80-90 kilo. To ile my nawozu mieliśmy? 200 coś na pewno miałeś. No, ponad 200, no. No to dziwnie teraz wychodzi. Nie wiem. Bardzo dziwne, no bo sobie sami pomyślcie, jeżeli jest na hektar 220 kilo potrzebne, a my mamy 0,30 ara, no to wychodzi, że gdzieś 80 kilo my byśmy potrzebowali. No to źle się ogólnie tam nie pomyliłem w wyliczeniach, tylko to coś się zbugowało. No bo tak naprawdę to te 60 kilo, jeżeli byśmy mieli tego okupione, tych nawozów, to by nam na większość pól powinno starczyć. Nie ma co się za dużo zastanawiać, trzeba po prostu kupować tyle nawozu, tak, ile jest potrzebne. A ty ile kilogramów kupiłeś? Ile jeden worek ma? 50? Tak, 50. No, ja kupiłem 6 worków, czyli 300. No to kurde, no to mordo na hektar ponad, wychodzi na to, że na ponad hektar powinno nam starczyć. No tak, piszę. No, więc to coś dziwnego wyszło, po prostu. Tak pisze, ale co ja za to mogę, nic za to nie mogę. Pewnie my po prostu nie umiemy źle to wyliczać, więc no, przepraszam serdecznie. Już z góry przepraszam, jakbyście mieli wyrzucać z filmu. Całkiem możliwe. Najważniejsze, słuchajcie, że jest to precyzyjne i fajnie, bo przynajmniej wiemy, ile mamy dokładnie hektarów. Będzie na pewno się przyjemnie na tym grało. Teoretycznie nawozu chyba powinniśmy... Wydaje mi się, że przyoszczędzić chyba, jeżeli gramy na precyzyjnym. Tak, ogólnie się moim zdaniem przyoszczędza się obornika, gnojowicy. Przyoszczędza się właśnie nawozów, tego wszystkiego. Wapna się bardzo dużo przyoszczędza, bo jeżeli wozisz wapno co dwa sezony, to ci spada o 0,25, a jak ustawisz 0,25 mordo na przykład na takim 3-tonowym rozsiewaczu, to nie wiem ile hektarów zrobisz, ale zrobisz, no. No, dokładnie. Bo my czasami ja kupię, jeszcze nie jestem też przyzwyczajony i w miarę często jeżdżę na po sąsiedzku i robię wapno na przykład co dwa sezony. No to ja na przykład jak kupiłem 3 tony, to mi na prawie 3 sezony starczyło. I no kurde, no to sporo. No, naprawdę, to nie idzie dużo, jeżeli dbasz, nie? Bo gorzej jak masz zaniedbaną i faktycznie musisz od razu podnieść, nie wiem, pH o 1 albo 1,5. No to wtedy jest inaczej, nie? Adaś, zostaw mi tych drzewek trochę, dobra? To jest spoko. I całą paletę ci tutaj zostawię. W sumie ty, jak ja będę sadził, to ty będziesz mógł rozsiać to do końca, nie? Bo tam jeszcze 2 worki zostały, więc... No idę to odstawić. Więc będziesz mógł jak najbardziej rozsiać ten nawóz sobie do końca. No tyle ile starczy, tyle rozsiejemy, resztę po prostu nawozu dowiezie i gitara. Ja powinienem na odcinku skończyć. Ten kontrakt? Tak. No to spoko. Nawóz będzie też, nawóz powinien też być skończony, no i drzewka na pewno będą też zasadzone. W sumie słuchajcie, no jeżeli skończymy wszystko dzisiaj na odcinku, to będzie idealnie, bo wtedy będziemy mogli sobie już, Adaś nie będzie musiał na swój odcinek dużo przygotowywać, tylko będzie mógł od razu sobie, wiecie, przewinąć, nie? Ogólnie myślę, że jeszcze jedna paleta by nam tutaj brakowała, żeby fajnie zasadzić tych drzewek. Tak coś czuję. No, czekaj, ogólnie... no co, my możemy ryzyk fizyk zrobić, tak? No możemy bo... zrobić ryzyk fizyk, kupić jedną paletę, kupić jeszcze 15... tego nawozu, no ale będziemy mieli mało kasy. Znaczy czekaj, nawozu nie kupimy już. Nie, nawozu już nie kupimy, no nie, chyba, nie, że za 500 te, które ja tutaj zrobię, ale skąd będziemy mieli pieniądze, byśmy musieli jajka sprzedać. No i sprzedać warzywa. Albo wyciąć ze 2 drzewa i sprzedać. No, coś nie? Takiego byśmy musieli zrobić. Żeby mieć na kombajn. Tak, bo szklarnia jest, słuchajcie, ogarnięta, jest podlane, więc no tam już warzywka rosną, cała te mamy zasadzone. Będziemy mieli kasę, to kupimy coś lepszego, bo teraz żeśmy wiaderkami i konewkami nosili i podawali. Trzymaj, Adaś, ciągniczek. Ale jak kasa, to jakiegoś tam mauzerka sobie kupimy, jakiegoś, to, no tam wiecie, to są groszowe sprawy, za 500-600 idzie ogarnąć taką. No tu na tym polu teraz jest azot. Co rozsiałeś, mordo? Azot doskonale. Tu jest wszędzie rozsiane, przed domem jest do rozsiania i tam po drugiej stronie rowu. Dawaj mordo, tutaj podejdź pod wóz, ja ci nasypię te 2 worki, które tu jeszcze zostały. Dobra. I dobra. Zobaczymy co to zrobi. Kurde, może starczy na styk. Ale wątpię. Raczej wątpię. Ale dużo nie będzie trzeba dokupić tego nawozu, także nie jest źle. Proszę tutaj cofać. Cofam. Pip. Dawaj jeszcze, Bronek, cofaj. Dawaj. Dobra. Proszę bardzo. Ażysz.
Al Chadu. Proszę bardzo, proszę. Proszę. Po prostu mi się wydaje, że ten kos jest na tyle stary, że niedokładnie rozsiewa. Dlatego tego nawozu na mnie wychodzi. Dobra, teraz tak. Co ja muszę? Ja muszę iść tak. Gdzie macie paletę tego, tych sadzonek, Adaś? Tam, stoi przy polu. Przy polu. Znaczy, weź tutaj sobie jest. Słuchajcie, najpierw... to będzie mój debiut w ogóle dzisiaj z sadzeniem tych drzewek, bo weź ja jeszcze tego nie robiłem. Bierzemy sprzęt, okej. Tam masz w ogóle w tym sprzęcie sadzonki, bo ja odkładałem z sadzonkami. Brzoza 1 na 10 pokazuje. 1 na 10? No. Tylko jedna? No. No dobra, no to ją posadź. Tutaj, tak? Mhm. Tutaj muszę ją posadzić, okej. Czekaj, ja muszę przytrzymać teraz przycisk, tak? Żeby ona się tak, zasadziła? No, okej, okay, jest, no. Posadził się. Już dalej nie masz teraz więcej, tak? Nie mam, na czerwono pokazuję. No to idź do palety. Dobra, idę do palety. Dodaj to do palety, usuń z palety. Dodaj. Znaczy, no, prawym przyciskiem myszki. Prawym? I prawym. Dobra, mamy 10. Dobra. I teraz tak, podchodzisz tutaj do tego, pokazuję ci tam prawym zero, dobra, rogu, no. Ile, zero. Mam, ile robimy, ile ten. Robimy? Ja ogólnie robiłem po 3 metry na zewnątrz, a w środku chyba bym zrobił rzadziej, czyli po 4 metry. Tak jest moje zdanie. Nie wiem jak wy, bo boję się, że wtedy jak zrobimy po 3 metry wszędzie, no to będziemy musieli tutaj tych sadzonek no wrąbać w ciulko. Doświadczenia? Nie? Fajnie by było, jakbyście to tak jakoś wymyślili, że na przykład jak idzie rządek po lewej stronie, to po prawej ten kolejny, żeby wychodził pomiędzy. Tak zacząć sadzić, żeby pomiędzy. Czyli, żeby to po, tak... cztery, czyli po cztery byłby spoko, bo wtedy byłby pomiędzy. No trzeba tak pomiędzy powymyślać to, nie? No. I to wtedy fajnie wygląda, jak one rosną, to nie rosną. A ty, Adaś, jak sadziłeś? Po 3 metry obok. Wszystkie po 3 metry, tak? Tak, no, tak. Po prostu musisz czyli wtedy tu, w innym miejscu czyli zacząć tu wtedy, i... No dobra, zacząłeś tak samo, no ale to tam mniejsza z tym. Ale tu jakbyś dalej dał, to już by było po 4. To ty już chyba dałeś 3 metry obok siebie, co nie? Te pierwsze dwa. Tak. Więc nie wiem, no ja jestem zdania, żeby tu w środku trochę rzadziej zrobić, żeby też nam to starczyło, bo mamy 20. I wtedy a ty na jednym rządku to... ile dałeś tych drzewek? 15. Tam wyszło. Tam było 15. Najdłuższy, więc... Dobra, jadę co 3 metry. Jadę co 3 metry i zobaczymy zaraz, jak skończy tylko... ten rządek. Bo tu się robi mordo coraz krócej, więc... Jakbyśmy no, nawet... Wiesz, no jeżeli ostatnie to będą krócej, jeżeli, ale jeżeli, jeszcze, słuchaj, jest, wiesz. Jeżeli udałoby nam się zakupić jeszcze jedną jeszcze paletę, jedną paletę to, to wtedy mamy dłuży. Idealnie obsadzony ten las tutaj cały, nie? Dokładnie. Więc wydaje mi się, że to by było idealnie, ale zrobiłem teraz tak, jedną przesunąłem troszeczkę dalej, żeby bolek, tak jak powiedziałeś, wychodziło pomiędzy. No. Bo no to jest ogólnie no ładnie, według mnie to też będzie fajnie wyglądało, nie? Nie będzie tak, kurde, pod linijkę można powiedzieć to zrobione. Zobaczymy, na ile mi wystarczy, słuchajcie, ta paleta. Jeżeli nie starczy, no to tak jak powiedzieliśmy, dokupimy jeszcze jedną. Ja myślę, że no wystarczy co? Żeby tysiaka zarobić, wystarczy coś jeszcze kilka tych brzuzek tam ściąć, co są w tamtym lesie, sprzedać to i może akurat, a jeżeli nie, no to spróbujemy to wyciągnąć z jajek i z warzywek. Może akurat uda nam się do tego lipca, bo my do lipca musimy oczywiście przewinąć, bo na lipcu dopiero będzie pszenica do koszenia, więc no dopiero na lipcu będziemy wiedzieli, ile my pieniążków w ogóle przytuliliśmy. Do naszego konta. Fotowoltanikę założymy. Fotowoltanikę. Tak. Dobra, elegancko. Ja jeszcze mam jedną brzozę. Okej, okay. Jeszcze jedną brzozę mam. Fajnie, ten brzozowy las tutaj będzie naprawdę, według mnie odda to. I wydaje mi się, że nawet bardziej to odda, słuchajcie, niż tamten las z tej sosny. Tak? Dobrze mówię? Sosny tak. Czy świerku? Sosny. Sosny. Sosny, dobra. Okej, okay. Pierwsze 10 poszło, więc teraz teoretycznie chyba mi wystarczy. Z tego co widzę, zostaną te dwa najkrótsze rządki do zasadzenia. A ty ten całkiem krótki tam też zrobiłeś, widzę, tak, Adaś? Tak. Dobra, tak. No zobaczymy, no kurde, wydaje mi się, że jeżeli będziemy mieli jeszcze jedną paletę, to na pewno nam wystarczy, więc będzie, myślę, że całkiem tak, fajnie. Właśnie też wyliczałem, że to ta jedna paleta to taka podstawa teraz. W sumie wiecie co, czekajcie, możemy sobie od razu tutaj odtąd pojechać też, żeby nie było, zaczniemy sobie tutaj po środeczku, cyk. Żeby było, wiecie, pomiędzy ładnie i będzie tak trochę, ten las będzie taki dzięki temu taki niesymetryczny, nie będzie tak jak powiedziałem od linijki, tylko będzie, te drzewa będą tak jakby na zmianę posadzone, to według mnie też będzie to dużo ładniej wyglądało. Wiecie, my jednak lubimy jak coś jest funkcjonalne, ale z drugiej strony też lubimy jak coś ładnie wygląda. Kurde, 33 minuta, ja bym się nie spodziewał, że tyle mi to zajmie dzisiaj wszystko. Normalnie będę miał chyba troszeczkę się najeździłeś. Z nas wszystkich będę miał, słuchajcie, patrząc na te 3 ostatnie odcinki, będę miał najdłuższy odcineczek, kurde. Wychodzi na to. Także zajebiście. Fajnie to wygląda. No, oczywiście nie musielibyśmy orać tego tutaj, wyorywać tych brust, ale według mnie to naprawdę fajnie wygląda, bo te brusty oczywiście tutaj zostaną tak jakby do samego końca, aż do wycinki one tutaj będą, nie?
Więc to będzie naprawdę fajnie wyglądało. Ten rządek dojedziemy do końca i dokończymy tamten, słuchajcie, i będziemy mieli pusto. Nie będziemy mieli wtedy już sadzonek. Dobra, jak tam Boluś w ogóle? Ile masz procent tej misji już zrobione? 99, w tym momencie skończyłem. No to bajeczka, to bajeczka. To nawet można by było zakupić jeszcze jedną paletę i dosadzić to. Ile mamy minut? W tym momencie mamy 34 minuty, więc ja nie będę już szalał. Nie jadę już więcej, ja też nie jadę. Bo jeszcze jedna by była, niedaleko, no ale jest większa. Troszeczkę, więc no nie dam rady. Może jakbym od początku odcinka zaczął, to może bym dwie machnął. Proszę tam odebrać, jak będziesz miał chwilę, nie? Dobra. No okay. Może ja pojadę po tę sadzonkę tak to wtedy, żeby już było na odcinku pokazane, co nie? Znaczy wiesz co, zanim ty dojedziesz, zanim wrócisz, to ja nie będę miał już tu roboty, bo ja właśnie w tym momencie skończyłem sadzić. Aha, no ja skończyłem też nawozy, więc... I starczyło? Starczyło oczywiście. Nie gadaj. Tak, jeszcze zostało. Co ty gadasz, serio? No. To może tam po prostu na tamtych polach było mniej wymagane jakby. Prawdopodobnie tak, no bo ja tam straciłem, nie, 60 litrów. Ale ładnie, co, cofnąłeś kosem na paletę. Czekaj, ile jest? 32. 32 litry jeszcze? Co się stało? Ten się tepnął i kurwa na przyczepce jak 90 przez miasto jadę. Na dziku siedzi, nie bo dzieje, ja szukałem się. Auta, co nie? Ja jedziemy. No czekaj, patrzę, ty, słuchajcie, ja tak do domu. Patrzę po naszych polach. O Boże, tu jest 190, no 200 kilo azotu tu jest. O Boże, a tam częściawki jakieś dostać, bo spadł z przyczepki. Boże, mordeczko, czemu rzuciłeś mi przyczepy? Nie wiem. Ej, jakiej kurwa częściawki ej, ty dostałeś? Mordy, mordy, ale słuchajcie, dzięki temu, że my wrzuciliśmy to precyzyjne, to wapno nie jest wymagane i jest w porządku na większości pola. No, to też prawda, bo ogólnie mordo tam, jeżeli ci brakuje, tam naprawdę musi brakować. Boże, mordo, wyjdź przed wjazdek, to zobaczy, co się odpierdala. Gdzie? Ma Adam do sobie Parkinsona. Ja się podciągam tutaj. A gdzie wy jesteście? Już podjeżdżałem pod chałupę. Ja pierdolę. Ja spadam z dyszla. Mordo, a czemu? Aha, bo ty to dzik, o Boże, na dyszlu stoi. Ale jego no. Zesunęło jego takie trzęsiaki, dostaje momentami, że to szok. Ej, nie no, ten dzik na przycepce to jest coś pięknego, nie? Pa, Adama. No. No bo teraz na dyszlu stoję. Dobra, zjeżdżaj, poczekaj. Otwieraj to. Paletę pójdę, poczekaj. Palety tu trzeba podstawić. Kurwa, Andrzej, poczekaj, powoli. Jedna czy dwie? Poczekaj, jeszcze jedno. Jeszcze jedna, poczekaj, Adam, bo się połamiesz. Wiem. Andrzej, Andrzej spod. Kurwa, trzy palety, mój Jezu. Dobra, połóż tą. No, chyba jeszcze jedna. Mam jeszcze jedną? Dobra, to będzie jako równoważnie. Dawaj, jaka równoważnie, dawaj na pełnej. O Jezu, poczekaj, jednak nie. Czekaj. Dobra. Kolizja jest chyba przodem. Do tyłu cofnij trochę. Musimy trzymać paletę. O. Dawaj, zjeżdżaj. Paweł, kurwa. Zajebiście. Dobra, dalimy radę. Adamowi aż paleta się pod nóg wysunęła, aż kurz leciał. Dobra, ale zrobiłem roboty. Kurde, hopie, zajebiście. Odbierz mordo, odbierz. Już odbieram. Uważaj, uważaj, poczekaj. Proszę, kurwa, zakliścił mi paletę. Nogi mi zakliścił. Dobra, zgaś tego rumpla. Odbieramy, słuchajcie, misyjkę. 564 na nasze konto wpada. Elegancko. 1600, także, słuchajcie, my jesteśmy w tym momencie... Najważniejsze, że starczyło nawozu. W tym momencie jesteśmy w stanie, słuchajcie, zakupić sobie jeszcze jedną paletę, dosadzić ten las i zostanie nam jeszcze na kombajn. Chyba, że wam dopłacić do kombajnu i powinniśmy... Wydaje mi się, że tyle, no trzeba będzie przed odcinkiem to sprawdzić. Adam biegnie ścinać super energetyczny. W ubraniu drwala. Ten mi się nie podoba tutaj, już wycinam. Wydaje mi się, że będzie całkiem spoko ten lasek. Zobacz, bo jest na przemian posadzone. Tak, o to mi chodziło. Także nie jest idealnie. Tu zostały dwa rządki. Te tutaj i jeszcze tam na końcu, tutaj nie dosadziłem, tu jeszcze jedno drzewko musi być dosadzone. Ja zostanie, to można tam gdzieś jeszcze, tak, o tu iść. Także dosadzić, myślę, tak, że będzie to naprawdę zajebiście wyglądało. No i miałem wam jeszcze pokazać, mordy, jak wygląda ten lasek. No kurde, mega fajnie te choinki wyglądają, nie? Znaczy choinki, no może nie choinki, sosenki. Ale sosenki, no. Fajnie, naprawdę jestem mega zadowolony. A tamte w tym lesie też wyrosły? Czekajcie, tak, są. Tak, elegancko, no to wszystko razem właśnie, no. Jestem mega ciekawy, jak to będzie tutaj wyglądało wszystko, jak już dojdzie do wiadomo czego, czyli do wycinki, to ile zarobimy na tym, także dzięki za dzisiejszy odcinek, mordy. Liczę na łapeczkę w górę oczywiście od was i pamiętajcie o subskrypcji kanału, żeby tutaj być na bieżąco z serią od zera i z wszystkimi innymi seriami, które mamy na kanale, bo no, aktywność na kanale ostatnio się naprawdę mega poprawiła, jestem z tego mega zadowolony, aż lepiej śpię, słuchajcie, w nocy, także jest zajebiście, drzewka zajebiście rosną, zostawcie łapę w górę, do zobaczenia na kolejnym odcinku, oczywiście teraz będzie odcinek Ładasia, czyli jutro, bardzo serdecznie na niego zapraszam, dzięki, trzymajcie się, cześć. Na razie, cześć. Na razie.